Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami 19. kolejka spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Trochę się działo. Trzy nasze drużyny grały w bliskiej odległości, albo na własnych obiektach, albo niedaleko. Czyli Gwardia Koszalin grała na wyjeździe z Kotwicą Kołobrzeg, Bałtyk na własnym boisku z Bałtykiem, a także Leśnik Manowo podejmował Arkę 2 Gdynia. O tym, co się działo w tych meczach, a także w całej kolejce 19 w piłkarskiej trzeciej lidze, będę rozmawiać dzisiaj z moim gościem, a jest nim kapitan Bałtyku Koszalin, Kordian Rudziński. Witam pana. Dzień dobry. Bałtyk Koszalin rozpoczyna. Zanim muszę, trzeba powiedzieć, pierwszy mecz efektownie wygrany, aczkolwiek to było starcie z outsiderem zmagań. W drugim spotkaniu no, też liczyliście na punkty, ale jak pokazują rozgrywki wiosenne, to wszyscy się biją o punkty. No tak, w drugim spotkaniu zabrakło bramek. Przede wszystkim w pierwszym meczu się wystrzelaliśmy, można powiedzieć, jak na tą chwilę. No ale mówię, lepiej wygrywać dwa razy po 1-0 niż 5-0 w pierwszym meczu, teraz 0-0. Ale nie jest źle, nie ma tragedii, także 0-0, także też jest dobry wynik. Tabela jest płaska, wyniki są bardzo zbliżone. Tak naprawdę, mimo tego, że remisujecie starcie na własnym boisku, to i tak utrzymujecie pozycję lidera. No, rozgrywki pokazują, że tu każdy z każdym może wygrać. No tak, tabela jest spłaszczona, także mówię. Nie ma różnicy, ktoś wygrywa nieraz czy remisuje, także jesteśmy liderem, no i z tego się cieszymy, ale nie popadamy w chórę optymizm i gramy dalej. W zasadzie większość zawodników w waszej drużynie pozostało w zespole, jakichś większych wzmocnień nie było, kilku zawodników podstawowych odeszło. Jeżeli chodzi o waszą drużynę, jeżeli chodzi o Bałtyk Gdynia, to zupełnie odwrotna sytuacja, tam mnóstwo zawodników nowych doszło i widać, że Bałtyk będzie się mocno bić o to, żeby pozostać w lidze. Myślę, że na pewno będą się mocno bić. Wielu doświadczonych zawodników. Myślę, że z gry też dobrze to wyglądało, także myślę, że będzie dobrze w ich zespole i zdołają utrzymać się w trzeciej lidze. Pierwsza kolejka pokazała, że zespoły tutaj z regionu koszańskiego będą mocne w tej rundzie wiosennej. Wy zwycięstwo, Gwardia zwycięstwo, Leśnik zwycięstwo na wyjeździe z Drawą Drawsko-Pomorskie, co też było sporą niespodzianką. W drugiej kolejce pokazała ta liga, że no, można pogubić punkty. Żadna z tych ekip nie zainkasowała kompletu punktów. Można, ale też myślę, że musimy się cieszyć z tego, że koszulińskie zespoły zdobywają 4 i 3 punkty w dwóch kolejkach. Także mówię, to jest dobry wynik i tylko grać dalej. Dobre wyniki. Zobaczymy, jak to wyglądało. No, jeżeli chodzi o akcję i najlepsze, najciekawsze wydarzenia podczas meczów. Derby w Kołobrzegu pomiędzy Kotwicą a Gwardią. Bałtyk Koszalin, lider zmagań, podejmował na własnym boisku Bałtyk Gdynia, a także Leśnik Manowo, Arka 2 Gdynia. Skróty, a także komentarze trenerów po tych spotkaniach przed nami. Najważniejszym wydarzeniem 19. kolejki spotkań było starcie derbowe w Kołobrzegu, gdzie miejscowa Kotwica Stroje Białe podejmowała Gwardię Koszalin. Pierwsze starcie tych drużyn zakończyło się zwycięstwem Gwardii 2-0. Zapowiadał się ciekawy rewanż w Kołobrzegu. Tym razem w starciu derbowym to Kołobrzeżanie mogli liczyć na wsparcie swoich kibiców. Fanów Gwardii tym razem zabrakło. Od początku ton rywalizacji nadawała Gwardia, to zespół koszański częściej utrzymywał się przy piłce, jednak już pierwsza kontra Kotwicy przyniosła powodzenie. W 6 minucie na strzał zdecydował się Patryk Skurecki, niezbyt pewna interwencja golkipera Gwardii Sebastiana Fabiańskiego i gola zdobywa Krzysztof Biegański. Od 6 minuty Kotwica prowadziła 1-0. Taktyka defensywna nie mogła pomóc drużynie Tadeusza Żakiety. Gwardia starała się odrobić stratę, miała ku temu swoje okazje. Tutaj Yuma Sato, jednak na posterunku golkiper Kotwicy Cezary Szybka. Kotwica skoncentrowana na kontratakach. Dośrodkowanie Rydzaka i Patryk Skurecki mija się z piłką. Była to kolejna dobra okazja Kotwicy. Do końca pierwszej połowy wynik się nie zmienił. Początek drugiej części. Artur Wojach, uderzenie z dystansu i piłka trafia w słupek. Była to najlepsza okazja Gwardii w tym spotkaniu. Przez 30 minut gwardziści naciskali, starali się odrobić stratę, jednak po tym czasie opadli z sił. Wykorzystali to w końcówce spotkania gospodarze. 79. minuta, akcja Kotwicy. Dośrodkowanie w pole karne, piłka trafia do Skureckiego, ten uderza i jest 2-0. Piłka po strzale Skureckiego trafiła jeszcze w zawodnika Gwardii, myląc zupełnie naszego golkipera. Do końca spotkania wynik już się nie zmienił ostatecznie. Kotwica pokonała Gwardię Koszalin 2-0.
Pierwsza bramka stracona zbyt szybko. Zgubiliśmy pomysł na grę po tej bramce. Musieliśmy się przestawić. Założenia były na pierwszą połowę całkiem inne. Musieliśmy zacząć grać, bo pomysł był taki, żeby grać z kontrataku. Podwójna garda, szukanie właśnie siły w jakimś ataku szybkim. Po przerwie dokonaliśmy korekt w składzie. Nie mieliśmy nic do stracenia. Ściągnęliśmy jednego z pomocników. Wpuściliśmy napastnika Wiśniewskiego, zmieniliśmy ustawienie z 4-1-4-1 na 4-4-1-1. Efekty nie były zbyt duże, straciliśmy drugą bramkę, no i ostatecznie przegraliśmy mecz 2-0. Sam stwierdził w przerwie Fabian, że jego bramka no nie powinien po tak prostym strzale, nietrudnym w sumie do opanowania, do schwytania. Stworzyła się z tego sytuacja, można powiedzieć, bramkowa. Wypluta piłka praktycznie pod nogi Bygiańskiego. No i skończyło się utratą bramki. Druga również, no gdzieś tam, chociaż z tego, co mi było widać, z tego, co było widać z boku, to chyba był delikatny rykoszet i ta piłka gdzieś tam mu się zaplątała między nogami przy krótkim słupku, który powinien de facto pilnować. Ja uważam, że bardzo trudny mecz. Zresztą takiego meczu się spodziewaliśmy, że tu będzie walka przez 90 minut. Sobie w szatni założyliśmy taką, pewnie, że się zakłada w szatni, a później boisko weryfikuje. Chcieliśmy w pierwszych 15 minutach gwardię zepchnąć do defensywy i poszukać bramki, która by ustawiła mecz. No to nam wyszło, mimo że to gwardia pierwsza nas zaatakowała, ale później z determinacją ruszyliśmy i strzeliliśmy tą bramkę, ładny strzał z kury. Bramkarz to odbił i Biegański dobił tę piłkę i to częściowo ustawiło mecz, bo od początku prowadziliśmy, czyli gwardia musiała szukać tej bramki na 1-1, a my mogliśmy w tym układzie ich kontrować. No mecz może nie był ładny dla kibica, bo to było takie 90 minut takiej walki z jednej i z drugiej strony. No ja się cieszę, bo to drugi mecz, kiedy gramy na zero z tyłu, bo na w Chemiku też bez sytuacji, dzisiaj również, to świadczy o dobrej grze defensywy. No, a w polu zawodnicy robią to, co powinni, czyli szukają tej bramki i dzisiaj właśnie te dwie bramki strzeliliśmy, co cieszy. W Koszalinie starcie dwóch drużyn, które zanotowały zwycięstwo w pierwszej kolejce. Bałtyk Koszalin podejmował swojego imiennika z Gdyni. Faworytem tej konfrontacji wydawał się lider piłkarskiej trzeciej ligi. Podopieczni Wojciecha Polakowskiego chcieli narzucić swój styl gry, jednak Bałtyk Gdynia, mocno przebudowany w przerwie zimowej, również chciał wywieźć punkty z Koszalina. Na dobre akcje ofensywne trudno było liczyć w tym spotkaniu. Stały fragment gry Łukasza Miklasińskiego, piłka uderzona z dystansu przelatuje obok bramki Bałtyku Gdynia. Ponownie rzut wolny dla gospodarzy, Miklasiński dośrodkowanie, Duszkiewicz jednak obok bramki. Jeszcze pod koniec pierwszej części uderzenie Łukasza Miklasińskiego broni bramkarz gości. Na początku drugiej odsłony nadal zespoły prowadziły wyrównaną walkę. Tu jedna z nielicznych akcji gospodarzy, Marcin Chyła, uderzenie nad bramką. W odpowiedzi goście, tym razem na posterunku z problemami, ale jednak broni golkiper Bałtyku Koszalin. Najlepsza okazja do tego, by objąć prowadzenie dla gospodarzy. W polu karnym szarżuje Adrian Rząsa i jest nieprzepisowo powstrzymywany. Arbiter dyktuje rzut karny. Do jedenastki podchodzi Kordian Rudziński, kapitan miejscowej drużyny. Lepszy jednak okazuje się golkiper Bałtyku Gdynia. Do końca spotkania trwała wyrównana walka, jednak rezultat już się nie zmienił. Ostatecznie starcie zakończyło się bezbramkowym remisem. W przebiegu meczu chyba ten remis jest wynikiem sprawiedliwym. Myślę, wydaje, że w pierwszej połowie mieliśmy przewagę, mieliśmy swoje sytuacje, no ale gdy przeciwnik nie strzela karnego, to trzeba szanować ten remis. Na pewno mój zespół w tym meczu pokazał się z niezłej strony. Byliśmy na pewno wyrównanym dzisiaj przeciwnikiem, stawiliśmy opór. Mam młody zespół, troszkę w zimę było zmian ze względów organizacyjnych, no postawiliśmy troszkę w klubie na młodzież, ale wydaje mi się, że nie poszliśmy na pewno w tym okresie do tyłu i będziemy dalej walczyć o utrzymanie, bo myślę, że potencjał tego zespołu pokazał dzisiaj, że warto
trzecią ligę w Gdyni zachować. No cóż, no, przypomniał mi się mecz pierwszej rundy z Kartuzią Kartuzy, typowy mecz na 0-0. Próbowaliśmy tam grać, na dzień dzisiejszy miałem 11 zdrowych zawodników, a właściwie Łukasz Wiśniewski grał z obandażowaną kostką. Na ławce miałem samych młodych, Kamila Wiśniewskiego, Florkiewicza i to wszystko. Barbosa nie może grać, bo ma kontuzję i sami sobie jesteśmy winni, ponieważ mieliśmy rzut karny. Wystarczy strzelić karnego i mamy 3 punkty, bo myślę, żebyśmy już tutaj bramki nie stracili. Graliśmy nieźle w defensywie, coś tam próbowaliśmy, no ale no, to nie był taki jakiś mecz, w którym było bardzo dużo sytuacji bramkowych po jednej i po drugiej stronie, ale no, mieliśmy rzut karny. No, jak się karnego nie wykorzystuje, no to trudno zdobyć 3 punkty i trzeba się cieszyć z punktu. Bałtyk Gdynia się bardzo mocno wzmocnił przecież. 7 nowych zawodników grało w pierwszym składzie tydzień temu. Dzisiaj nie grał tylko Marcin Detlaff. Widać, że to jest zespół, który no, nieźle przygotowany, piłkarsko niezły, pościągali zawodników z drugiej ligi. Fajnie grali w piłkę, tak, jak na wyjeździe próbowali, ale mecz był walki i powiem tak, no tu najlepiej jakby dwie drużyny zdobyły po 3 punkty, bo na to zasłużyły, tak, ale no niestety mamy po punkcie i to my jesteśmy sami sobie winni, bo nie wykorzystaliśmy rzutu karnego, ale nie mam pretensji absolutnie do Kordiana. Spróbował, nie trafił, raz się uda, raz się nie uda, no taki jest sport, tak. W Manowie starcie zespołów bezpośrednio ze sobą sąsiadujących w tabeli i walczących o pozostanie na tym szczeblu. Leśnik podejmował Arkę 2 Gdynia. Miejscowa drużyna, stroje żółto-czarne. Choć Leśnik ostatnio zanotował świetny wynik, pokonując na wyjeździe Drawę Drawsko-Pomorskie, to jednak Arka była stroną przeważającą. Tutaj groźnie strzał obok bramki. W odpowiedzi Leśnik, ale tym razem na posterunku bramkarz drużyny przyjezdnej. Mało akcji było w pierwszej połowie, więcej się działo w drugiej części. 60. minuta spotkania, Arka w natarciu i ostatecznie Michał Jankowski na raty. Pierwszy strzał zablokowany, przy drugim zdobywa bramkę na 1-0. Goście chcieli iść za ciosem. Tutaj uderzenie w słupek, nie koniec tej akcji. Arka utrzymuje się przy piłce, kolejne dośrodkowanie i tym razem uderzenie w boczną siatkę. Ponownie rzut wolny dla gości, uderzenie i na posterunku golkiper Leśnika. Leśnik starał się odpowiedzieć, rzut rożny dla miejscowej drużyny. Piłkę ręką zagrywa w polu karnym obrońca Arki i arbiter dyktuje 11. Rzut karny wykorzystuje Paweł Rakowski w 70. minucie. Jeszcze Arka miała doskonałą okazję do tego, by rozstrzygnąć mecz na swoją korzyść. Rzut rożny, dośrodkowanie, uderzenie i piłkę z linii bramkowej wybija Mateusz Czaja. Do końca spotkania rezultat się nie zmienił. Ostatecznie Leśnik zremisował starcie z Arką 2 Gdynia 1-1. Bardzo ciężki mecz za nami. Drużyna z Gdyni postawiła nam bardzo ciężkie warunki. My praktycznie do utraty bramki graliśmy bardzo nie tak jak sobie zakładaliśmy przed meczem. I tym bardziej się cieszymy z tego punktu. No jednak to jest bezpośredni nasz rywal w tabeli. Utrzymaliśmy przewagę nad zawodnikami z Gdyni. Bardzo trudne warunki, jak widać z resztą. I naprawdę za całokształt i wywalczony ten punkt w bardzo trudnych warunkach uważam z wymagającym przeciwnikiem. Słowa uznania dla chłopaków. Rzut karny to jest loteria, tak się o takim stałym fragmencie gry mówi, ale patrząc, nawet podkreślając słowa trenera Polakowskiego, który powiedział, raz się strzela, raz się nie strzela rzutu karnego, ale z drugiej strony, no chyba no nie był to popisowy strzał. No na pewno nie, jest mi przykro, muszę trenować jeszcze więcej, no i mam nadzieję, że następnym razem uda mi się odgryźć i już będzie piłka w siatce. Czyli jak będzie kolejny rzut karny, to pan podchodzi do... Jeżeli będzie taka decyzja trenera, to na pewno podejdę i...
postaram się teraz zdobyć gol. Tak dla porównania meczów, które zakończyły się remisami. Wy w pierwszej kolejce wygraliście spotkanie, Leśnik wygrał swoje spotkanie na trudnym terenie w Drawsku. Drugi mecz. Wygracie i macie przewagę, macie doskonałą okazję do tego, żeby wygrać z mocnym Bałtykiem Gdynia. A Leśnik ma w zasadzie mniej wymagającego przeciwnika niż tydzień wcześniej, a jednak to Arka była zdecydowanie bliżej zwycięstwa. No i właśnie to jest odpowiedź. No tak pokazuje ta liga, jak, że jest tak zróżnicowana, że ciężko wytypować wynik, ciężko wytypować faworyta. Także mówię, no są takie mecze jak w Manowie, są takie mecze jak u nas. Tu pada remis, tam pada remis, no i tak już jest. Gwardia Koszalin przegrywa w Kołobrzegu z Kotwicą 2-0. Wynik wysoki, bo de facto Kotwica nie miała zbyt dużo sytuacji strzeleckich, bo de facto przy pierwszej bramce miała pierwszą swoją sytuację, później jedna taka, no powiedzmy, pół sytuacji z Kureckiego i na koniec druga sytuacja, po której zdobywają bramkę piłkarze Kotwicy. De facto no, od zespołu, który jest faworytem do pierwszego miejsca, to jednak troszeczkę powinno się więcej wymagać. No na pewno. Myślę, że bardzo mi szkoda chłopaków z Gwardii, bo myślę, że zasłużyli na ten remis. No ale mówię, liczy się to, co w sieci. Także no, kto jutro będzie pamiętał o stylu, dziś kto już pamięta o stylu, w jakim Kotwica wygrała. No, liczą się trzy punkty, także no, mówię, nawet Kotwica choćby tak, jak ma się im udać zrobić awans, no to myślę, że każdy będzie brał po te 1-0, po 2-0 w ciemno. No Artur Wojach jak huknął, to naprawdę niewiele brakowało, że ta piłka wpadła do siatki. Naprawdę bramka kolejki mogłaby być. Szkoda, bo naprawdę mogło być ciekawie. No z tym karnym dodatkowym tak też by było ciekawie. Na pewno wiele ciekawsze. Miejmy nadzieję, że w następnych meczach nasi piłkarze troszeczkę lepiej regulują celowniki, nawet przy tych rzutach karnych, no ale nie w tym rzeczy. Popatrzmy teraz, jak wyglądała cała kolejka 19 piłkarskiej trzeciej lidze. Tabela, także zapowiedź kolejnej serii spotkań. Oto komplet wyników 19 kolejki spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Bałtyk Koszalin remisuje starcie z Bałtykiem Gdynia 0-0. Kotwica pokonała Gwardię Koszalin 2-0. Remis w starciu Leśnika Manowo z Arką 2 Gdynia 1-1. Lechia 2 Gdańsk pokonała Energetyka Gryfino 3-1. Kaszubia wygrała z Chemikiem 1-0. Remis w starciu Pomorza Potęgowo z Trawą Drawsko-Pomorskie. Także nierozstrzygnięty mecz w Gdańsku, gdzie Polonia zremisowała starcie z Pogonią 2 Szczecin 1-1. Kartuzja Kartuzy wygrała z Koralem Dębnica 3-1. W tabeli na czele Bałtyk Koszalin z drobkiem 35 punktów. Po 34 mają Lechia 2 Gdańsk i Kotwica Kołobrzeg. 33 punkty Kaszubi Kościerzyna i Drawy Drawsko-Pomorskie. 30 ma Pomorze Potęgowo, 29 Gwardia Koszalin, 28 Pogoń 2 Szczecin. Dolna część tabeli Kartuzja Kartuzy z drobkiem 27 punktów ma 9 miejsce. Jest to jedyny zespół, który odniósł 2 zwycięstwa w rozgrywkach wiosennych w trzeciej lidze. Leśnik Manowo ma 26 punktów, 25 ma Arka 2 Gdynia. Bałtyk Gdynia 22 punkty, 18 ma Chemik Police, 17 Polonia Gdańsk, 14 Energetyk Gryfino i 12 Koral Dębnica. Program 20. kolejki. Gwardia Koszalin zmierzy się na własnym boisku z Kaszubią Kościerzyna. Pogoń 2 Szczecin podejmie Bałtyk Koszalin. Energetyk Gryfino zmierzy się z Leśnikiem Manowo. Drawa Drawsko-Pomorskie podejmie Kotwicę Kołobrzeg i tu zapowiadają się ciekawe emocje. Koral zmierzy się z Lechią, Arka zmierzy się z Pomorzem, Bałtyk Gdynia podejmuje Kartuzję Kartuzy i Chemik Police zmierzy się na własnym boisku z Polonią Gdańsk. Patrząc na rezultaty, w zasadzie to tylko troszeczkę Drawa zawodzi. Rozpoczyna tę rundę jako lider, a w tej chwili już jest na 5. miejscu. No taka jest właśnie ta liga, także patrzymy tu właśnie w tabelę, no widzę, że jest tak mało punktów między sobą, także no, szkoda Drawy, bo... Znaczy, czy szkoda, nie szkoda, no zobaczymy, mają jeszcze 11 kolejek przed sobą i pewnie będą jeszcze tanio skóry nie sprzedadzą. Mówimy o tym, że to jest niespodzianka, ale z drugiej strony Pomorze Potęgowo, które zremisowało z Drawą, to jest przede wszystkim zespół własnego boiska, tam no, Pomorze odniosło najwięcej zwycięstw i na wyjazdach spisuje się słabo. No właśnie, to jest bardzo trudny teren. Na pewno, myślę, że bardzo trudny, tak, że nie jedna drużyna jeszcze straci tam punkty. I wy tam jedziecie. Ale my myślę, że przyjedziemy z 3 punktami. Trzeba się zrewanżować, bo chyba na jesień nie wygraliście z Pomorzem u siebie. Również 0-0, ten wynik. Także będzie na pewno ciekawie. Patrząc też na ligę, wszystkie zespoły już w tej chwili zdobyły punkty, oprócz oczywiście ostatniego Korola Dębnica. Widać naprawdę od samego dołu, od Energetyka Gryfino po Bałtyk Koszalin, że każdy tutaj chce zdobywać punkty. I tak naprawdę wytypować kolejną serię spotkań jest naprawdę trudno i wytypować konkretne wyniki. Bardzo trudno.
ale niekoniecznie, bo tutaj jest taka niespodzianka. Poprzedni mój gość Daniel Wojciechowski w zeszłym tygodniu typował całą 19. kolejkę i pomylił się tylko raz. Żeby było ciekawiej, w własnym meczu, czyli Gwardii Koszalin na wyjeździe z Kotwicą Kołobrzeg. Tam wytypował zwycięstwo swojej drużyny. Wygrała oczywiście Kotwica, ale w pozostałych 7 pojedynkach się nie pomylił. Zatem do tej pory jest rekordzistą. No i zobaczymy, jak w następnej kolejce powiedzie się Kordianowi Rudzińskiemu, kapitanowi Bałtyku Koszalin. No już tutaj typy widzę, ale to Państwu powiem za tydzień, jak to wyglądało. No ale wracając do najbliższych spotkań. Pogoń 2 Szczecin, rywal, który no jest takim dosyć niewygodnym przeciwnikiem, przede wszystkim na własnym boisku. No jaki będzie klucz do zwycięstwa nad tą drużyną? No myślę, że są to młodzi, wybiegani chłopcy, także mówię. No będzie, na pewno nie możemy stracić bramki, no i mam nadzieję, że uda nam się strzelić i wywieźć 3 punkty ze Szczecina. Taka ciekawostka, jeżeli chodzi o tych wychowanków Pogoni Szczecin, którzy występują w drużynie rezerwowej. Jeszcze w poprzedniej rundzie Sebastian Rudol bodajże był w składzie drużyny rezerwowej. W tej chwili jest podstawowym zawodnikiem pierwszej drużyny Dariusza Wdowczyka. Także no, to zaplecze jest tam w Szczecinie. Jest, no i mówię, mają chłopcy o co walczyć, także mówię, trener Wdowczyk na pewno nad tym wszystkim czuwa, ogląda, także mają po co zostawiać serce na boisku. Ale to nie jest tak, że doświadczenie będzie po waszej stronie? Na pewno po naszej i mam nadzieję, że to doświadczenie wystarczy i tak jak mówię, zdobędziemy 3 punkty w Szczecinie. I na pewno po koralu już nie będziecie wystrzelani? Na pewno nie. W pozostałych meczach Gwardia Koszalin mierzyć się będzie na własnym boisku z Kaszubią Kościerzyna. Leśnik ma nową. Tym razem na trudny teren wyjeżdża. Będzie mierzyć się z Energetykiem Gryfino. To nie będzie łatwy mecz. Energetyk co prawda jest na przedostatnim miejscu w tabeli, ale jak pokazała ostatnia kolejka, też potrafi pokazać pazury i potrafi zdobywać punkty, także łatwo nie będzie. Zapowiada się ciekawa i emocjonująca najbliższa kolejka w piłkarskiej trzeciej lidze w głównych rolach z naszymi piłkarzami z regionu koszalińskiego. Moim Państwa gościem był dzisiaj Kordian Rudziński, Bałty Koszalin. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. I zapraszam Państwa za tydzień na kolejne wydanie magazynu Liga Max.